Trwają prace budowlane przy ulicy Wąwozowej w Koszalinie. Widoczny jest wyraźny postęp realizowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę nawierzchni, wykonanie drogi rowerowej, chodników, zjazdów i skrzyżowań. Planowana długość ścieżki rowerowej to 900 metrów, natomiast chodnika to 740 metrów nowej nawierzchni. Wykonawcą jest firma Strabag, koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych, a planowany termin zakończenia to koniec października 2022. Dla Koszalin Info, Dawid Macewicz.